tak naprawdę nie jesteśmy niczym zaskoczeni. Jakby 19-14 to niebezpieczny wynik. Set imieniem Zarce Transition Koźle. Cóż, no, stanęliśmy w jednym ustawieniu, gra się posypała. Potem mieliśmy też nawet piłkę meczową, ale też jakoś to był taki, set na nerwowo, życie, no, trudno. Bardzo to cieszy, bo mieliśmy ogromne problemy w tym meczu i nie tylko zdrowotne, ale jakieś tam ze swoją grą i odwrócić taki mecz przeciwko świetnej drużynie z Jastrzębia. To coś niesamowitego, coś co na pewno nas zbuduje na ten sezon, bo jeszcze wiele rzeczy jest do wygrania. Po raz kolejny potwierdzamy, że jesteśmy taką drużyną, z którą naprawdę trzeba grać dobrze do końca, bo jeśli nam się troszkę odda i to niezależnie od tego, w jakim składzie personalnym gramy, to jesteśmy w stanie odwrócić nawet z takiej sytuacji jak dzisiaj. Zadecydowało to przede wszystkim, że graliśmy do końca, nie poddaliśmy się w tym trzecim secie, mimo że Jastrzębie prowadziło bardzo wysoko. Wygrywając Jastrzębie 2-0, my przegrywając 2-0, graliśmy do końca, nie położyliśmy się, nie poddaliśmy się i udało nam się wyciągnąć tego trzeciego seta. Ciężko wytłumaczyć to, co się wydarzyło na parkiecie, 2,5 seta. Jastrzębie dominowało, nie mieliśmy wiele do powiedzenia, mieliśmy swoje szanse tylko i wyłącznie w drugim secie, w końcówce, ale nie udało się jej wygrać, także tak naprawdę wszystko zmierzało w jednym kierunku. Tutaj widziałem nawet oficjeli, którzy wyszli, chcieli już wręczać nagrody. Nagle wszystko się odwróciło. Myślę, że zmiany, które dokonał trener Łukasz, który poczuł gdzieś tam ból. Nie chciał sztab szkoleniowy ryzykować jego kontuzji, pogłębienia kontuzji. Marcin Janusz, który miał małe problemy z plecami, ostatnio również je czuł. I zmiana Andiego Takfama, tak naprawdę myślę, że to też będzie obrazek, który zapamiętamy z tego meczu, czyli kontuzje, czyli zmiany spowodowane niestety zdrowiem zawodników. Świetna sprawa zagrać przy tak pełnej hali, przy tylu kibicach. Ten doping naprawdę czuć na boisku. Także no, dla mnie to jest niesamowita sprawa. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, cieszymy się niezwykle z tej inicjatywy, że znowu ważny mecz o trofeum polskie, tak jak był to Puchar Polski w Krakowie, tak jak i teraz Super Puchar Polski w katowickim Spodku. Jest wypełniona hala kibicami, niesamowita atmosfera przypominająca tą z reprezentacji Polski. Także niezwykle się cieszymy, mam nadzieję, że to będzie taka mała tradycja, bo jak widać polskie drużyny również potrafią zapełniać wielkie hale. Także z tego powodu czujemy wielką dumę.